Cześć mistrze, witam bardzo serdecznie, z tej strony Karlek 95 i cieszę się, że trafiłeś tutaj na ten filmik, że kliknąłeś i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną, bo chciałbym cię poinformować o kilku ważnych dla mnie rzeczach, nad którymi pracuję od około 4 bądź 5 miesięcy i no nieustannie jakiś tam czas, część mojego życia to zabiera. Chcę otworzyć organizację, otwieram gaming, to może tutaj będziecie widzieć, to jest logo tej drużyny. Czemu akurat taki strudzony życiem krasnolud, dlaczego trzyma ten napis, dlaczego w tle jest herb, dlaczego tutaj znajduje się M1, to wszystko postaram wam się niedługo wyjaśnić, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, ale tak, chcę, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, a zazwyczaj materiały, które odpalam spontanicznie, nie szykowałem się jakoś specjalnie do tego materiału, ale zazwyczaj materiały, które odpalam spontanicznie, tak jak ten, czyli po prostu załączam kamerę, czasami kończą się niepowodzeniem, także nie chcę się za bardzo streszczać, chcę wam mniej więcej opisywać, o co chodzi. Na poprzednim koncie, które miałem, czyli Karol Dąbrowski, też Karolek 95, tylko później wraz ze zmianą algorytmów YouTube'a po prostu musiałem założyć nowe konto, na tamtym zostały nałożone jakieś w cudzysłowie sankcje, uciekło mi teraz słowo. I nie mogłem tam więcej wrzucać filmów, przy okazji chciałem też wprowadzić kamerkę, dlatego też założyłem nowy kanał, czyli obecnie ten, na którym się znajdujesz. Pierwszym filmem, który wrzuciłem na tamten kanał, czyli mój taki poprzedni kanał, było Frag Movie z moją drużyną, czyli z drużyną, którą kiedyś miałem w Counter-Strike 1.6, to jeszcze nie było wtedy Counter-Strike Global Offensive i to był w ogóle pierwszy mój film, który wrzuciłem na tamten kanał. Pokazywał on fragi zdobyte z jakiegoś tam meczu. To były czasy, w których dopiero zaczynałem się tak konkretniej bawić w Counter-Strike'a, później w Counter-Strike'a Global Offensive. W Sorcu nie spędziłem praktycznie ani minuty. I do czego dążę? Od zawsze jestem fanem e-sportu, od zawsze jestem fanem sportów elektronicznych, które można grać drużynowo. Ja w ogóle jestem zwolennikiem drużyny. Jak już coś się klei, w cudzysłowie, to trzeba strasznie dbać o to, żeby to się jak najszybciej nie rozsypało. Trzeba szukać poszczególnych dobrych charakterów. Jedna osoba będzie jakąś taką osobą motywującą ten cały zespół, jeden wiadomo będzie jakiś z rzęda, jeden będzie leniwy, któremu nie będzie się chciało trenować, a ja zawsze lubiłem sklejać to w całość. I ten film powstaje też po to, żeby wam powiedzieć, że znalazłem bardzo dobrą drużynę w Counter-Strike Global Offensive, bo to jest na razie jedna gra, którą chcę mieć w swojej organizacji. Później z czasem dojdzie na pewno PlayerUnknown Battlegrounds, na pewno Rocket League, tak. I League of Legends. To będą trzy gry, które będę chciał wprowadzić do swojej organizacji. Na chwilę obecną posiadam piątkę graczy, która naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. I teraz założeniem tej drużyny, która została skompletowana u mnie, czyli w organizacji Mistrze Gaming, będzie to, żeby przede wszystkim dobrze prezentować się w Europie, bo wydaje mi się, że ta drużyna ma naprawdę duży potencjał. Jak sami się nazywają, są to troszeczkę dinozaury polskiej sceny jeszcze z czasów Counter-Strike'a 1.6. No i mamy dwóch młodych zawodników, czyli trzech jest takich, którzy już kiedyś coś tam starali się osiągać, grali w tego Counter-Strike'a, natomiast dwóch młodych, 18-19-latek, Wako i Borsuk. Za chwilę przedstawię wam cały skład. I jest to drużyna, która wydaje mi się, że naprawdę może sporo osiągnąć. Jest to drużyna z dobrym potencjałem. Trenują chłopaki ze sobą dopiero 3 tygodnie, dlatego już jestem teraz pewien, że mogę to ogłaszać, bo wcześniej nieoficjalnie ze sobą grali, od 3 tygodni trenują i robią naprawdę dobre wyniki. W kwalifikacjach do WSG, które nieszczęśliwie na chwilę obecną kończą się dla Venatores, pozdrawiam Ernest, mam nadzieję, że to wszystko się gdzieś tam wyjaśni. Wiadomo, Wagban na koncie Patitka i to koncie, które nie wiadomo po pierwsze, czy należy do niego, to są tylko plotki, także nie chcę za bardzo udzielać się w tym temacie, ale to nie było główne konto, na którym grał. I w tych kwalifikacjach na WSG przegraliśmy swój pierwszy mecz, przegraliśmy ten mecz z AGO, no na chwilę obecną jednym, jakbym nie powiedział, najlepszym polskim zespołem, który nas naprawdę godnie może reprezentować w Europie, poza tym ostatnio nawet AGO grał Virtus Pro, także to jest naprawdę dobra drużyna, no Furlan tam robi swoje i fajnie to wygląda naprawdę. Przegraliśmy bodajże do 7 albo do 8 w pierwszym swoim meczu na WSG, co nie zmienia faktu, że zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze. Wszystkie rundy, które przegraliśmy, były naprawdę close. To były rundy, nie wiem, 2-1, 3-1, 1-1, nawet klacze się zdarzały, że były przegrane, także AGO musiało się sporo z tą drużyną namęczyć, a ja przypominam, że ta drużyna trenuje ze sobą dopiero od dwóch, praktycznie no 3 tygodni, także to jest naprawdę niesamowity potencjał, dlatego zdecydowałem się ogłaszać tą drużynę. W drużynie Counter-Strike Global Offensive znajduje się Dave DHN Norbiak obecnie mieszka za granicą, także niedługo wróci do Polski i będzie mógł trenować już tak pełnoetatowo z drużyną. Będzie też Borsuk, czyli taki młody strzelec, bardzo dobry aimowo zawodnik. I Wako, to jest też zawodnik, który jest młodszy, ale dobrze wpasował się w tą drużynę i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I mimo wszystko, że ja jako osoba, jako YouTuber nie wrzucam filmów z Counter-Strike'a w nie wiadomo jakiej ilości na mój kanał społecznościowy YouTube, bo stwierdziłem, że wtedy, kiedy jeszcze nie byłem pewien tego, czy będę chciał angażować się w to środowisko, czy będę chciał wchodzić w e-sport, bo już takie plany z założeniem gamingu, no to
oscylują około 2-3 lat temu, kiedy jeszcze nie miałem pomysłu na logo, nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, troszeczkę się uczyłem tego środowiska, chciałem je poznać i raczej lubię wchodzić do czegoś, co jestem mniej więcej świadomy, nie chcę na świeżo w nic wchodzić. Tak te 2-3 lata nauczyły mnie dużo pokory i tego, żeby naprawdę szanować swoich przeciwników, szanować fanów, bo we sporcie różnie bywa, wiadomo, jak teraz na przykład Virtus Pro jest drużyną, która przechodzi taką, no to jest taka równia pochyła, ciągły spadek formy, w jakiś tam sposób fani od nich się odwracają, ja zawsze byłem fanem Virtus Pro i uważam, że albo ten okres minie, albo po prostu będzie trzeba dokonać jakichś zmian, co nie zmienia faktu, że jeżeli drużyna przegrywa, to nie można odpuszczać i mówić sobie, dobra, już nie będę fanem tej drużyny, bo to troszeczkę bez sensu. W każdym razie, no, Virtusi nie wyglądają teraz jak kiedyś, kiedy odnosili te sukcesy, IEM chyba w 2014 czy 2015 roku, kiedy z Nipem wygrywali finał. Naprawdę niesamowita historia i polski zespół pokazał, że można na światowej scenie wojować i to jest też dobra europejska drużyna, ale czegoś tam brakuje. Natomiast tutaj, w mojej obecnej drużynie, wydaje mi się, że nie brakuje niczego poza treningami, czyli aimowo wyglądają chłopaki naprawdę bardzo dobrze. Wiecie, jak to jest w drużynach, jeżeli próbowaliście założyć kiedyś swoją drużynę, to wystarczy poćwiczyć granaty, no i przede wszystkim grać bardzo dobrze drużynowo, bo oprócz tego, że tak jak mówię, są jednostki, czyli jest jakiś tam zawodnik, który bardzo dobrze strzela, nie wiem, jako lurker gdzieś tam się dostaje i też zdobywa jakieś entry fragi i robi te zakańczające, tak się czai, to przede wszystkim trzeba bardzo dobrze się komunikować i wydaje mi się, że ta drużyna komunikuje się w sposób genialny. Jest taka kultura, taki charakter tam. Są osoby, które tak się dopasowały charakterem, że to może być naprawdę bardzo, ale to bardzo prosperujący zespół i mam nadzieję, że już niedługo, w najbliższym czasie, no będzie zdobywał już jakieś rzeczy, będą jakieś tam osiągnięcia. I teraz może troszeczkę o mnie. Ja jako zawodnik nigdy nie zrobiłem kariery w Counter-Strike'a. Mówię, moja przygoda tak naprawdę oprócz matchmakingów teraz w Counter-Strike Global Offensive skończyła się na 1.6, kiedy wraz ze znajomymi z Team Chandry, nie wiem czy kojarzycie taki zespół, też nam bardzo dobrze szło, bardzo dobrze sobie radziliśmy. Jeden z nas, po prostu jeden z tamtego byłego teamu, okazało się, że zostanie ojcem, czyli musiał przestać grać w Counter-Strike, musiał odejść z drużyny. Ja również przestałem, ja zająłem się YouTube'em, no bo to troszeczkę czasu temu było, około 5 czy 6 lat, także to jest naprawdę spory kawał czasu temu, a już gdzieś tam ten Counter-Strike w moim serduchu był. Później przyszła właśnie era Counter-Strike Global Offensive i ja na tyle nie interesowałem się tą grą na samym początku, bo ja strasznie nie lubię czegoś wyhypowanego, czyli jeżeli, no nie mówię tutaj na przykład o nowym iPhone 10, który bardzo bym chciał mieć, jeżeli się uda, to jest fajna sprawa, bo czasem upgrade, rozumiecie, czasem upgrade jest ważny i tak było właśnie w moim przypadku z Counter-Strike'iem Global Offensive, że pierwsze jakieś tam, nie wiem, minuty, dni, tygodnie w tego Counter-Strike'a... Trzeba zmienić fotel. AK Racing, czekam na nowy fotel. może przy okazji będziecie chcieli zostać na przykład sponsorami moich chłopaków i taki fotelem, może byście im sprawili, byłoby mi naprawdę bardzo miło, dawajcie znać. I nie grałem bardzo długo w tego Counter-Strike Global Offensive, aż zdecydowałem się, mówię, no kurczę, teraz i są jakieś tam pieniądze w tym e-sporcie, można fajną organizację stworzyć. I już kiedy wracałem do Counter-Strike'a, w Counter-Strike'u Global Offensive, zobaczyłem, jak ciężko będzie się z powrotem wkręcić, przestawić z tego recoila, który był w Counter-Strike'u 1.6, a później właśnie w Counter-Strike Global Offensive. Także, no ale starałem się, grałem, mam tam obecnie przegrane około, nie wiem, chyba 2000 godzin w Counter-Strike Global Offensive na moim koncie, także coś tam już potrafię i coś tam wiem. Jeżeli wy chcielibyście wspomóc mój zespół, na razie spokojnie, nie zakładałem żadnych patronite'ów, stwierdziłem, że to na chwilę obecną nie jest potrzebne, potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, żeby to wszystko dograć, dopiąć w najbliższych planach. Próbuję też ogarnąć gaming house chłopakom, żeby mieli gdzie trenować, gdzie jeździć na bootcampy, bo to jest też bardzo ważne, żeby od czasu do czasu po prostu zamknąć się w jakimś pomieszczeniu, posiedzieć, zapoznać się lepiej z kolegami z drużyny i po prostu grać, trenować i dobrze się prezentować później na polskiej bądź europejskiej scenie. Bo ja nie mówię, że polska scena jest jakoś tragicznie zła pod względem charakterów na pewno, bo strasznie ciężko jest dobrać, tak jak mówię, piątkę nieindywidualistów, bo wiecie, takich face-itowców w Polsce jest naprawdę masa i jest tych osób tyle, że można by było stworzyć nie wiadomo ile zespołów, które aimowo wyglądałyby rewelacyjnie, natomiast drużynowo na pewno by się nie dogadywały. Także tak to wygląda w Polsce i naprawdę ciężko było stworzyć ten zespół. Ale widzę, że to jest naprawdę zgrana piątka, która będzie już niebawem bardzo dobrze prezentować się nie tylko w Polsce, ale mam nadzieję w Europie. I teraz propozycja dla was, bo chciałbym, żebyście też poznali tę drużynę. W opisie pod spodem tego filmu znajduje się link do fanpage'a chłopaków, czyli Mistrz Gaming. Jeżeli dalibyście radę, to byłoby mi naprawdę bardzo miło, żebyście weszli i polubili ten fanpage. To będzie dużo dla mnie znaczyć, bo tak jak mówię, jestem osobą, która troszeczkę już poznała środowisko, ale też raczkuje dopiero w tym, żeby jakoś wypromować tych chłopaków, żeby dać im możliwości do grania. Wszystko, jestem świadomy tego, że po prostu wszystko może przyjść w swoim czasie, wystarczy
osiągać dobre rezultaty na polskiej, jak i gdzieś tam europejskiej scenie i wszystko wydaje mi się, że może przyjść samo i tego się też nauczyłem, że ciężką pracą można dojść do naprawdę bardzo wielu rzeczy i tego też życzę swoim chłopakom, żeby ciężko pracowali i osiągali no, coraz to lepsze wyniki, żeby ugrywali tę polską scenę, bo od tego też trzeba zacząć, bo polska scena jest naprawdę bardzo wyrównana. Mamy zespół Pride od Piotrka Lipskiego, w jakiejś tam części Piotrka oczywiście Lipskiego, mojego dobrego znajomego, który naprawdę bardzo dobrą formę prezentuje ostatnimi czasy. Jest Kinguin, który też bardzo dobrze gra. Oczywiście Virtus Pro, które bardziej celuje w target europejski, chociaż nawet ostatnio Venatores udało, od Ernesta zresztą. Znam tych ludzi i po prostu strasznie im kibicuję, bo wiem, że to nie jest nic prostego stworzyć swój zespół. Tak samo zresztą jak Izako Bors, czy Pompa od Izaka, czy właśnie Szymona Kasprzyka. To są też bardzo dobre zespoły, bardzo dobrze zorganizowane i bardzo fajnie to wygląda. No, na pewno jest się od kogo uczyć i wydaje mi się, że jestem w stanie to wszystko ogarnąć, tylko potrzeba troszeczkę czasu, troszeczkę więcej doświadczenia i na pewno ten gaming będzie wyglądał coraz to lepiej, ta organizacja będzie wyglądała coraz to lepiej. Także jeżeli chcielibyście wspomóc troszeczkę moich chłopaków, moją drużynę, to zajdźcie do opisu i tam macie link do fanpage'a. Polubcie tego fanpage'a, możecie też polubić fanpage'a ich, każdego z osobna, żeby ich troszeczkę bardziej wspierać, a już niedługo na tym fanpage'u na pewno będzie się pojawiać wiele informacji, także zejdźcie, kliknijcie teraz w ten fanpage, ja wam dam 10-15 sekund, ile tylko potrzebujecie, kliknijcie w link pod spodem, polubcie ten fanpage, będziecie na bieżąco z wszystkimi informacjami, które gdzieś tam będziemy wrzucać, czyli nawet zdjęcia, nawet informacje o lanach, na które będziemy jeździć, czy też kwalifikacjach do turniejów, które będziemy mieli w planach grać. Ja mówię będziemy mieli, bo ja jakoś jestem też coachem tej drużyny, przebywam z tymi chłopakami dużo, widzę jak grają masę PCW na naprawdę dobre teamy, ostatnio udało się nawet wygrać z, nie wiem czy kojarzycie, taki zespół NASR, NAS, i tam co prawda nie udało się wygrać, bo był remis 15-15 na mapie przeciwnika, bo zespół NASR wybrał mapę Mirage, no także to pokazuje potencjał tej drużyny i naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele i też czekamy na was, czekamy na fanów, którzy będą wspierać tą drużynę, jeżeli też jesteście w jakimś tam stopniu fanami mojej osoby, interesuje was Counter-Strike, interesują was też inne gry, które mam nadzieję, że w niedługim czasie będą pojawiać się w tej organizacji, czyli m.in. PlayerUnknown's Battlegroundsy, Rocket League, czy też właśnie League of Legends akurat tego na pewno ja nie będę prowadzić, bo na League of Legends bez bicia przyznam, że się nie znam i mam nadzieję, że nawet tu w komentarzach może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał poprowadzić taką organizację, skompletować piątkę osób. I tak jak mówię, żeby to wyglądało bardziej jak drużyna, a nie jak indywidualności, żeby te osoby później ze sobą grały, to bardzo chętnie piszcie, możecie nawet pisać na mojego maila, jeżeli jest ktoś, kto chciałby się zainteresować, nie wiem, jakimś managementem i prowadzić jakiś z zespołów, albo ma jakieś informacje na temat osób dobrych w daną grę, czyli na przykład w Rocket League, czy też na przykład w PlayerUnknown's Battlegrounds, to dawajcie znać. I ode mnie to tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał, że będziecie w jakiś tam sposób wspierać moją drużynę, moją organizację i moje przyszłe jakieś tam drużyny, a na chwilę obecną zacznijcie od wspierania Mistrza Gaming, czyli chłopaków, którzy naprawdę w niedalekiej przyszłości, bardzo niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, że będą osiągali masę, tego im życzę, żeby po prostu ta drużyna się nie rozpadła bardzo szybko, bo dobrze się dogadują, świetna współpraca jest, także wystarczy troszeczkę treningów i będzie to naprawdę dobrze wyglądało. Także przypominam wam o wejściu na fanpage'a Mistrza Gaming pod spodem, to będzie dla mnie, jako właściciela Mistrza Gaming i dla chłopaków z organizacji, czyli z gamingu, z drużyny Counter-Strike Global Offensive, to jest naprawdę bardzo ważne, żebyście ich wspierali. I to tyle ode mnie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem, nawet na jakichś turniejach. Mam nadzieję, że będziecie wspierać. Możecie zostawić też łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę, dla mnie, jako dla nowego projektu też, który próbuję sobie stworzyć, to będzie naprawdę bardzo ważne i też dziękuję za wszelkie wsparcie od was. I to tyle. Dzięki serdecznie, do zobaczenia już niebawem. Mistrzowski łokieć, trzymajcie się, łapeczka dla was też. Hej!